jak wrażenia z pierwszego spotkania z drużyną? No cóż, to jest chyba jak wszędzie, jakieś wytyczne, jakieś zasady, które będą obowiązywały w relacjach zawodnicy-trener. Pewne takie naświetlone najbliższe plany i w kolejnych zajęciach treningowych kolejne gdzieś tam rozwiązania, sposoby treningu, jak to wszystko ma wyglądać, powolutku będziemy się już to wdrażać. Ale widzieliśmy, że od początku stara się Pan swoją filozofię przekazać, że chłopakom, żeby grali szybko, to nie jest tak, że to były takie zajęcia, żeby przypomnieć sobie kontakt z piłką po urlopach. Nie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ktoś tam podchwycił, że tylko będziemy walczyć i nic innego, to chcę powiedzieć, że nie, że będziemy chcieli zdominować przeciwników i tutaj oprócz tego, że będziemy operować piłką, to do tego trzeba, to jest jeszcze mało, nie wystarczy, trzeba się zaangażować i to jest właśnie to, o czym mówiłem na początku, ale będziemy chcieli się kreować grę, być przy piłce i dominować na pewno nad przeciwnikiem. 23 piłkarzy doliczyliśmy, nie pomyliliśmy się? Tak, 23 dzisiaj było na zajęciach, ale to są takie teraz dni bardziej takiego trochę rozruchu. Niemniej jednak, tak jak Pan zauważył, już pewne wymagania w treningu już trzeba wdrażać. Przyjadą zawodnicy, którzy będą podpisywali kontrakty, także myślę, że do połowy następnego tygodnia, może do końca, wszystko będzie wiadomo. Zauważyliśmy, że Przemysław Kosza chyba tak zaczął z Wami trening. Tak, trenuje z nami i najprawdopodobniej z nami zostanie. Ale to też jest tak, że szukacie piłkarzy, którzy mają doświadczenie na tym poziomie rozgrywkowym, bo taki na przykład jest napastnik stojący za Panem. Szukamy na pewno nie tylko takich zawodników, ale szukamy też zawodników z dużo większym bagażem doświadczeń i na pewno się w najbliższych dniach tacy tutaj pojawią. Bo nie widzieliśmy na treningu chociażby Dawida Kamińskiego, Szymona Kamińskiego, Mateusza Majewskiego, Michala Ranko. Rozumiem, że już ich nie zobaczymy w motorze. Możliwe, że już ich nie będzie w drużynie, natomiast pojawią się w ich miejsce inni i mam nadzieję, że z dobrym skutkiem dla drużyny. A Piotrek Darmofoł nie trenował dzisiaj? Nie trenował, ma problemy, wyrwał zęba i ma problemy, więc nie może trenować, musi się mu ta rana zabliźnić w miarę możliwości, żeby nieprzewidywalnych rzeczy tam, rzeczy się nie stały z tą raną. A jeszcze kogoś nie było, panie trenerze, kto dzisiaj miał... Palucha nie było, bo sprawy rodzinne, pogrzeb w rodzinie, także w najbliższych dniach do nas dołączy na pewno. A no, jeszcze są szanse na to, że Walencik do Was wróci, czy nie wiadomo? Zobaczymy. Na razie nie ma jakiejś tak decyzji na tak i na nie, także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. To zdradzi już Pan, kto jest w sztabie szkoleniowym na najbliższy sezon? Na pewno będziemy rozmawiać jeszcze z Arkiem. Zrobię wszystko, żeby z Arkiem rozmawiać. Onyszko jako trener bramkarzy i no być może jeszcze przyjdzie jedna osoba, ale to się dzisiaj wyjaśni. Bo Tomek Jasik będzie w sztabie, tak? Tak, Tomek Jasik będzie w sztabie. Znam go jeszcze z czasów, kiedy był w Wiśle. Miałem z nim zajęcia jako zawodnikiem, także on zostaje. I to jest ta osoba, o której Pan mówił na konferencji w ratuszu, że młody lubelski trener, tak? Tak, tak, bo znamy się od lat. Chodził do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Piłki Nożnej w Krakowie i jak był jeszcze zawodnikiem Wisły, także myślę, że to dobry wybór.